Przed nami kolejny dzień islamu w Kościele katolickim. W tym roku, czyli przyszłym, już w 2020 roku, 26 stycznia w Warszawie, w Bobolanum, będzie to spotkanie katolików i muzułmanów w ramach tegoż dnia islamu. To będzie jubileuszowy 20 dzień islamu w Kościele katolickim. Tematyka każdego roku jest nawiązaniem do przesłania Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, które to kieruje do wyznawców islamu, ale też katolików i chrześcijan. To przesłanie nosi tytuł Katolicy i muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa. Także dialog międzyreligijny i tematyka dialogu też będzie jakby tą dominującą w tym naszym spotkaniu Dniu Islamu, które odbędzie się 26 stycznia 2020 roku, w dzień po zakończeniu tygodnia ekumenicznego. Tak już tę datę przyjęliśmy. Dzisiejsze spotkanie było poświęcone przygotowaniu tego właśnie Dnia Islamu. Omawialiśmy tematy tych, którzy będą prezentować. Zazwyczaj to jest tak, że po przesłaniach, które kierują do nas, czy ze strony kościelnej, czy też innych instytucji, prezentujemy temat w dwóch ujęciach, katolickim i ze strony muzułmanów, a potem odczytujemy teksty Ksiąg Świętych naszej Biblii, Pisma Świętego i teksty Koranu odnoszące się do tegoż tematu, powszechne braterstwo, i jest modlitwa, którą katolicy prowadzą, a potem też ktoś ze strony muzułmanów, zwykle taką spontaniczną modlitwę dua, wychwalającą Boga Allaha, wypowiada czy wyśpiewuje. I kończy się to spotkanie z takim braterskim byciem razem w dialogu już takim serdecznym nieraz, czy dzieleniem się tym, czym żyjemy. Tak jest zamysł, sens, idea tegoż Dnia Islamu, aby zgodnie z nauczaniem Kościoła od Soboru Watykańskiego II, ale i wcześniej też, Kościół zawsze był otwarty dla tego, co jest piękne, dobre w innych religiach, i my to też kontynuujemy, idąc po tej linii, a jednocześnie to służy zbliżeniu wyznawców różnych religii, ale w zamyśle, tak jak przekazuje też ten dokument Soboru Nostra Aetate, każdy chrześcijanin ma mieć świadomość tego, że żyje wiarą w Boga, żyje wiarą nam przybliżaną w tajemnicy objawienia, i stąd też głosić ma, dawać świadectwo o swojej wierze, o Chrystusie, którego odczytujemy jako tego jedynego Zbawiciela świata, w którym zbawienie dociera do wszystkich, także w naszej doktrynie, także do tych wyznawców innych religii czy dróg, które pojawiły się w historii ludzkości, które też poprzez postawy, poprzez otwartość na dobro, na wartości, które są ogólnoludzkie, na pewno zawierają te elementy też zbliżające do tego, co zostało dokonane, dopełnione, objawione w Jezusie Chrystusie.